Więc grasz sobie w Jantir Wilds i masz takie: Jezu, jak te serca wolno idą, jak mogę to przyspieszyć? Witam Cię w szybkim poradniczku, jak to zrobić. Film podzielimy na trzy części, dwie odpowiadające obu lokacjom, czyli Lowland Shore oraz Jantir Sindri, oraz jedna na temat co robić, by dodatkowo uprzyjemnić sobie zadanie wbijania serc. No ale dobrze, zanim zaczniemy rozmawiać o tym, jak zrobić dane serca, pogadajmy sobie, jak je ułatwić. Do tego będą Wam potrzebne sercowe tokeny, zdobywane z różnych aktywności, od eventów po adventure. Teraz na ekranie widzicie listę aktywności najpierw dla Lowland Shore, a zaraz zobaczycie listę aktywności dla Jantir Sindri. Oczywiście linki do owych stron znajdziecie w opisie materiału. I w jakim celu są one Wam potrzebne? Te tokeny. Dzięki nim jesteście w stanie wykupić progres serca. Wystarczą tylko 4 tokeny, by wykupić cały progres. Także jeżeli będzie Wam bardzo ciężko szło robić te konkretne serca, możecie sobie to ułatwić, zdobywając owe tokeny. Dobrze, a teraz zacznijmy kwestię serc. Jak ja je robię, by było stosunkowo szybko i przyjemnie? Zaczynamy od Lowland Shore oraz serca po prawej stronie. Jest to, wydaje mi się, najprostsze serce, jakie jest na mapie. Ja osobiście zaczynam od zadania z treningiem, cecekuję Kodana, to mi daje całkiem ładne zapełnienie serca. Możecie oczywiście robić inne ćwiczenia, jednak ja zaraz po cecekach idę albo do kuźni, która niestety nie daje aż tak wiele, albo od razu do kuchni, gdzie gotuję dla Kodanów. Gotowanie daje całkiem sporo progresu serca, także warto je robić. A jeżeli nie chcecie robić ani tego, ani tamtego, możecie iść na arenę i pozabijać bossów. To także daje bardzo dużo doświadczenia, także wybór jest już wasz. Dobrze, teraz serce po lewej stronie, czyli Rancho. Tam skupiam się na karmieniu workloadów oraz zbierania ich odchodów. Jeżeli bardzo nie chcecie tego robić, możecie zająć się eventami w okolicy. Jednak sprzątanie po kotach wydaje się dość szybkim i mało męczącym zajęciem. Na dobrą sprawę chwila biegania i serce macie zapełnione. I teraz ostatnie serce w okolicy, czyli na samym środku. Pozornie najwolniejsze w tej lokacji. Jest tak z tego względu, iż jesteście uzależnieni od eventów, które dzieją się w okolicy. I teraz tak, albo robicie event ze zbieraniem ryb na dole w wiosce, który jeśli zrobicie go w całości wraz z zabiciem bossa i dodatkowym zabijaniem małych jaszczurów, da wam całe serce, albo możecie to dodatkowo wspomóc eventami przy mostach o tutaj, albo przy wodzie, z tego co pamiętam żaby także będą się wliczać. Minus tego serca jest taki, że eventy nie pojawiają się cały czas, więc momentami trzeba poczekać, aczkolwiek kilka eventów tu się odbywa. No i teraz kwestia chyba, na którą każdy czekał, czyli ten nieszczęsny Jantir Sindri. Zaczynamy od północnego serca i fajnego triku, jaki istnieje, by je szybciej progresować. Czasami na kłodach widać małe płomienie. Co ciekawe, wchodząc na nie workloadem, jesteście w stanie je ugasić, co da wam progres serca. I teraz najfajniejsze. Jeżeli zgasicie cały ogień, możecie przejść na inną mapę, gdzie owy płomień ciągle się pali, dzięki czemu dalej to farmicie. Także jest to naprawdę fajny sposób na wbicie progresu tego serca. Serce na dole mapy, pierwsze na które się natykamy, cóż, tutaj nie ma chyba super magicznego triku. Polecam biegać dookoła obozowiska i wypełniać zadania, ewentualnie użyć tokeny. Niestety progres na tym sercu idzie stosunkowo wolno. Lewy dolny róg mapy, czyli pozornie najgorsze serce. Tutaj powiem szczerze, na ostatnim live chyba poszło najszybciej. Głównie dzięki robieniu eventu na zbieranie kwiatów do skrzyni i dodatkowego zabijania tytanów. Tutaj jak najbardziej możecie się wspomóc tokenami, jeżeli owe serce idzie wam szczególnie źle. Co ciekawe, z tego co pamiętam, aczkolwiek nie dam sobie ręki uciąć, okoliczny adventure także daje wam troszkę progresu serca, także jeżeli to działa, możecie także to używać. Także tak wygląda mój sposób na serca, czyli coś, o co wiele osób pytało. Mam nadzieję, że materiał Wam pomoże. Zapraszam na Twitcha, gdzie praktycznie codziennie streamujemy. Zostaw łapę oraz suba, by kanał się rozwijał. Mówi do Was Sizu. Hej.